i ktoś do ciebie podbiegnie i z broni, która szybko strzela, takich słów użyłem, która szybko strzela, ktoś się zabije. A on odpiął guzik od koszuli i on miał taki naszyjnik z rękawicą bokserską. I on mówi, tu nikt nie trafi. Tu kotlet mi wypadł z ust, te widelce wypadły. Spojrzałem się na tego kolegę, mówię, muszę jechać. On nawet pytań nie zadawał, tylko mu powiedziałem, muszę jechać, bo dzwonił ktoś, że strzelali do Pershinga. No i tam pojechałem, siedzieli chłopaki, płakali, że już po wszystkim, że już nie żyją. Pamiętajcie jedną rzecz, oprócz policji, oprócz UOP-u, jeszcze są służby wojskowe.